Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ty, Jezu, nasza droga do Ojca, pozwoliłeś na to, aby Cię osądzić i skazać na śmierć dla naszego zbawienia. Słysząc ludzi, którzy chcą Twojej śmierci, nie bronisz się, chcesz umrzeć za nas, wziąć nasze grzechy ze sobą. Poncjusz Piłat, jako mądry i sprawiedliwy namiestnik, wiedział, że kara śmierci na krzyżu jest okrutna i niesprawiedliwa. Starał się Cię uwolnić, ale Ty, Jezu, nie okazałeś słabości i pozwoliłeś poprowadzić się na śmierć. Spokój i zawierzenie Boga w obliczu spotykającego nas zła wydaje się trudne. Proszę, pomóż nam, tak jak Ty, reagować na niesprawiedliwości i trudności życia. Naucz nas całkowicie Tobie zaufać i zawsze zgadzać się na Twoją wolę, abyśmy nie zeszli z drogi, jaką nam pokazałeś. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Syn Boży bierze krzyż na swoje ramiona, skazany wyrokiem Piłata, idzie w kierunku stracenia na górę Golgoty. Większość z nas w swoim życiu doświadczyła krzyża jako trudnej sytuacji, chwili, gdy nie możemy sobie poradzić, jesteśmy bezradni wobec przytłaczających nas problemów. Najłatwiej jest zrezygnować, poddać się, ale Pan Jezus nie zrezygnował, nie poddał się i niósł ciężki krzyż, cierpiąc za nas i dla naszego zbawienia. Panie Jezu, gdy nadchodzi chwila zwątpienia, moment strachu, zawahania i potrzeba zmierzenia się ze swoim krzyżem, proszę, pokaż nam i przygotuj, abyśmy byli na to gotowi. Gdy brakuje nam sił, nie opuszczaj nas, gdyż tylko z Tobą, Panie, jesteśmy zdolni podjąć swój krzyż i pójść drogą, jaką nam pokazałeś. Panie Jezu, naucz nas cenić trud życia, chorobę, każde cierpienie, abyśmy z miłością potrafili kroczyć drogą wyznaczoną przez Ojca. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. A teraz, kiedy się zachwiałem, oni się radują, schodzą się, zbierają się przeciwko mnie, w niespodziewanie zadać mi cios. Napastują mnie nieustannie, haniebnie szydzą i naigrywają się ze mnie i zgrzytają na mnie zębami. Tłum, który tak niedawno wielbił Cię i witał z uśmiechem, dziś rzuca w Twoim kierunku wyzwiska i oszczerstwa. Osaczony złością i nienawiścią, upadasz pod ciężarem krzyża. Jak radykalnie potrafią zmienić się słowa i serce człowieka, by stać się aż tak nieczułym na krzywdę ludzką. Panie Jezu, upadłeś pod ciężarem mojego krzyża, ciężarem moich wiecznie powtarzających się grzechów i błędów. To ja powinnam go dźwigać, nie Ty, Panie. Widzę Twe cierpienie i ból podczas upadku. Chciałbym Ci pomóc, ale na myśl, że ktoś może rozpoznać mnie, drętwieję w bezruchu. Gdy jesteś tchórzliwy, spełniają swoich obowiązków i ćwiczeniu się w cnotach, gdy ciągle popadasz w te same grzechy, których chciałbyś uniknąć, ja Ci nie pozwalam, abyś mnie nie kochał. Kochaj mnie taki, jakim jesteś, a ja z ochotą poniosę Twój krzyż. Przepraszam Cię, Panie Jezu, za strach i wstyd, który krępuje moje działanie względem Ciebie i Kościoła. Daj mi siłę, by pozbyć się z mojego serca strachu i egoizmu, a zastąp je miłością i troską o drugiego człowieka. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Matka to takie bliskie. Czujemy ją w sercu, w każdym kawałku swojego bycia. Jest najbliższa, najkochańsza i taka oczywista, bo po prostu jest. Może zawieść nas cały świat, ale nie ona. Bycie matką odczuwam jako wielki dar, wielkie błogosławieństwo, ale też codzienny trud. Nie każda kobieta ma siłę ten trud podjąć, nie każda ma siłę w nim wytrwać. Zagubione, często walczące z nałogami, kruche. Każda ma swoją historię. Ile dzieci nie może cieszyć się swoimi matkami? To bolesne. Czekają w swoich domach, ale też w domach dziecka, w rodzinach zastępczych. Na swoją chwilę spotkania z matką. Na jedną chwilę, na telefon, krótką rozmowę. Siła tej więzi jest ogromna. Matka Jezusa była przy nim zawsze. Czuł jej obecność i wsparcie. Czuł jej ogromną miłość. Wiedziała, że On wypełnia wolę swojego Ojca w niebie. Spotykają się na początku Jego ostatniej drogi. Maryja widzi swojego Syna. Obolały, zmęczony, zakrwawiony, ledwo łapie oddech. Rozkrzyczany tłum i tylko oni dwoje. Jestem. Jesteś. Ile z nas matek przeżyłaby ten widok? Ile z nas w cierpieniu znalazłaby siłę? Bez lamentu, bez krzyku, bez walki. Maryja wie, że uczestnicząc w boskim planie może tylko miłością wesprzeć Jezusa. Mają tylko chwilę. Wystarcza. Spojrzenie w oczy, jakby mówili: Matko, to moja droga. Synu, kocham Cię. W tłumie tylko ta chwila. Jezu, błogosław wszystkie matki. Spraw, aby mogły towarzyszyć swoim dzieciom w trudnej drodze życia. Daj im siłę, by były wsparciem i otocz je opieką. Maryjo, Matko naszego Pana, bądź zawsze przy nas. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Chrystusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szymon pomógł Jezusowi nie bo chciał, tylko ponieważ został do tego zmuszony, a gdy mógł już odejść, chciał nieść krzyż dalej, ponieważ zorientował się, dla kogo to robi. Tego dnia wcześniej pracował na polu i zmęczony wracał wraz z synami do domu. Spotkał Jezusa w momencie, w którym w zasadzie wolałby go nie widzieć. Najchętniej na wyzwanie strażnika odwróciłby głowę w drugą stronę. Nie był jeszcze świadomy, jaką przysługę wykona i jaką przysługę otrzyma. Bliski, choć krótki kontakt z obecnością Chrystusa zmienił jego światopogląd. Z biegiem czasu Szymon niósł krzyż, bo chciał, a nie musiał. Nawrócił się, a to nigdy nie jest łatwe. Zrobił to, gdy było ciężko, gdy tego nie planował, gdy nie obiecywał sobie zmian, gdy nie miał na to czasu. Zrobił to, bo zorientował się, dla kogo to robi. A to też nigdy nie jest łatwe. Mateusz 10:33. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez święty krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Gdy Jezus niósł krzyż, tłumy ludzi przyglądało się, nie robiąc nic. Jedynie Weronika miała odwagę wyjść z tłumu i choć trochę ulżyć Jezusowi w cierpieniu. Ile razy Ty, widząc krzywdę drugiego człowieka, przyszedłeś obojętnie i nie pomogłeś. W dzisiejszych czasach jest nam ciężko przyznać się do błędu, pomóc osobom słabszym. Szukamy wymówek, tłumaczeń, a czasami wystarczy niewiele. Pamiętajmy, że kiedyś i my możemy znaleźć się w trudnej sytuacji i potrzebować pomocy. Panie Jezu, pragnę Cię przeprosić za wszystkie swoje błędy i prosić o siłę i odwagę w czynieniu dobra. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Drugi upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie Jezu, kolejny upadek, boleśniejszy niż pierwszy. A Ty, pomimo bólu, cierpienia, upokorzenia, wstajesz i idziesz dalej, by wypełnić wolę Ojca. W moim życiu niejednokrotnie zdarzają się trudności i niepowodzenia, po których upadam. Ale czy mam wystarczająco dużo siły w sobie, by za każdym razem się podnieść? Dzięki codziennej modlitwie staram się kroczyć drogą ku świętości. Panie Jezu, proszę Cię o siłę i wytrwałość w dążeniu do celu, jakim jest spotkanie z Tobą. Wspieraj mnie w pokonywaniu własnych słabości oraz pomóż mi walczyć z wszelkimi pokusami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pan Jezus przemówił do kobiet. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. W tych słowach jest nauka dla mnie jako matki, bym dbała o dobre wychowanie syna i pilnie czuwała nad jego łącznością z Chrystusem. Idąc do spowiedzi, powinnam zawsze zastanowić się, czy takim zaniedbaniem nie obciążyłam swojego sumienia. Panie Jezu, proszę Cię o łaskę prawdziwego żalu za moje grzechy i moc do prawdziwego z nich powstania, bym zawsze była połączona z Tobą i dobrym życiem wydawała dobre owoce. Proszę Cię także, byś swoją łaską uwrażliwiał rodziców na obowiązek dobrego, religijnego wychowania swoich dzieci. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Pana Jezusa pod krzyżem. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie Jezu, to już Twój trzeci upadek. Nie wiem, czy tym razem się podniesiesz. Ale wiem jedno. Teraz będę przy Tobie. Nie ulęknę się i nie stchórzę. Wrogi tłum nie pozwala mi dotrzeć do Ciebie, by pomóc w dźwiganiu krzyża. Widzę Cię, Panie. Widzę Twój wzrok, gdy na mnie patrzysz. Tym razem się nie odwracam, lecz patrzę w Twe boskie oblicze. Mimo bólu i cierpienia w Twoich oczach dostrzegam też siłę i nadzieję. Mój wzrok już Cię nie opuści. Nie będę już obojętna. Nie będę już wstydzić się mojego Pana. Kolana mi się chwieją.
Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, aby się nie chwiały moje stopy. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moich przyjaciół, którzy pomagają mi za każdym razem, gdy upadnę pod ciężarem moich słabości i wątpliwości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Dziesiąta ogołocenie Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Twoje ukrzyżowanie rozpoczyna się od obnażenia szat. W ten sposób pozbawiono Cię naturalnego prawa do zachowania intymności. Zostajesz raz jeszcze poniżony i upokorzony wobec żołnierzy, faryzeuszy, uczniów oraz tłumu. Odarcie szat tuż przed ukrzyżowaniem to jeszcze jeden znak zwycięstwa Twoich wrogów nad Tobą. Zostajesz pozbawiony wszelkich praw ludzkich. Obnażenie szat to także ponowne otwarcie wielu Twoich ran, jakie zadano Ci na całym Twoim ciele. Twoje ciało jest już tylko jedną wielką raną. Słowa Pana Jezusa do nas. Jeśli przekazałaś słowo moje światu, nie możesz, nie wolno Ci korygować relacji między słowem a światem, bo żyje ono już swoim życiem. Ono kształtuje tę relację i wyzwala reakcję serc ludzkich, obnażając i ujawniając prawdę o nich. Prawdę o ich miłości, Boga, bliźniego i siebie samych. Czyż nie tak się stało, gdy Słowo było człowiekiem? I czyż nie po to przyszedłem na świat, aby świat postawić w prawdzie, dokonać konfrontacji między światem a Bogiem, prawdą i miłością? Ujawniła się prawda o Bogu i o ludziach, o tym, jaki jest Bóg i jacy są ludzie. Ujawniło się to poprzez wzajemną relację Boga wobec ludzi i ludzi wobec Boga. Ta relacja trwa nadal, a w szczególny sposób potęguje, gdy Słowo staje przed człowiekiem i nie może on go minąć, nie zauważywszy. Wtedy reaguje jak chce i wolno mu, według wolnej woli, jaką otrzymał. Ale jest odpowiedzialny za swoją reakcję i zda z niej sprawę przed sprawiedliwością Ojca i wobec mojego miłosierdzia, jeśli wskruszę, do Niego zawoła. Oddaj wszystko, nie zwlekaj, abym już teraz mógł odziać Cię we mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przybicie do krzyża było karą, która miała być nauczką i przestrogą dla nieposłusznych. Przykładem tego, co czeka każdego, kto złamie prawo. Strach przed nią miał zaniechać zamiary złoczyńców, oszustów, złodziei, morderców. Paradoksalnie kara spotkała cieśle z Judei. W swojej człowieczej naturze odczuwał on każde uderzenie młota o gwóźdź i ogromny ból przeszywający jego ciało. W boskiej, jako pierwszy i jedyny wtedy rozumiał, że nadaje wszystkiemu sens. Nie pierwszy przecież raz. Choć obserwujący domagali się kolejnego dowodu na to, kim, on pokazywał, dlaczego jest. Wisiał tam, ubiczowany, zmęczony, półnagi. Wisiał i przebaczył nam nasze grzechy. Ten kontrast pokazuje nam skalę buntu Jezusa Chrystusa. Wokół cierpienia, bólu, złości, zawiści, nienawiści, wszystkiego, co mógł odczuwać, co pewnie ja bym odczuwał. On jako jedyny oddał się jedynie miłości do nas. A gdyby tak zbuntować się właśnie w ten sposób?
któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wykonało się. Pan Jezus z tej stacji drogi krzyżowej mówi do nas. Wszystko w życiu jest łaską. Jedni mają łaskę zdrowia, drudzy cierpienia. Jedni wygody życia, drudzy trądu. Jedni urody fizycznej, drudzy kalectwa. Jedni inteligencji, drudzy niedorozwoju. Wszystko w życiu jest łaską, daną po to, by prowadziły do mnie. Jak myślisz, czyja miłość jest piękniejsza? Tego, który kocha, by otrzymywać, czy tego, który kocha, by dawać? Jak myślisz, który dar miłości jest większy? Ten, co przychodzi łatwo, czy ten, który wymaga wysiłku? Jak myślisz? Który człowiek mniej narażony jest na szatański grzech pychy? Czy ten, który posiada urodę ciała i bystrość umysłu? A który wyzwala w innych więcej dobra i sam nie grzeszy? Pomyśl też nad tym, kogo trzeba bardziej kochać. Siebie czy Boga? Ciało swe czy duszę swą? Ze względu na kogo i ze względu na co oceniać to, co otrzymałaś, co spotyka cię w życiu? Jak to wykorzystać, by pożytek był większy? Co przyniesie większe dobro? Pomyśl nad swoimi reakcjami w różnych okolicznościach i rozważ, o czym one mówią. Poznawaj siebie, swoją duszę i jakość miłości twego serca. Konfrontuj to z tym wszystkim, co obiecujesz, a co czynisz w swoim sercu i co uzewnętrzniasz. Czemu i komu służy Twoje ciało, Twój umysł, Twoje serce i Twoja dusza? Pełna ofiary to bólu i poniżenia, tak jak w mojej ofierze za Ciebie i za wszystkich. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też martwa wiara bez uczynków. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez święty krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Cierpienie się skończyło. Pan Jezus zdjęty z krzyża, a obok Niego Matka. Ból osoby bliskiej jest okropny, bardzo ciężki. Nie potrafimy sobie wytłumaczyć i wyobrazić straty bliskiej osoby. Zadajemy sobie pytania. Dlaczego to spotkało właśnie nas? Jak będziemy dalej żyć? Choć męczarnie i cierpienie się skończyło, ból i pustka w sercu pozostają. Panie Jezu, pomóż mi, abym była silna i nie traciła nadziei, nawet w najtrudniejszych momentach mojego życia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Jezus do grobu złożony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. To koniec. Wydawać by się mogło, to koniec. Jezus umarł, złożony do grobu. Rozpacz, przerażenie, ogromna pustka. To zawsze towarzyszy śmierci. Jak trudno uwierzyć nam w zmartwychwstanie.
jak trudno nie płakać nad sobą. Jezu, przeszedłeś całą ludzką drogę od narodzin do śmierci i pomimo swej boskiej natury mogłeś też poczuć to, z czym się borykamy i to, jak krucha jest nasza natura. Ile naszych talentów składamy do grobu, ilu dobrym uczynkom pozwalamy umrzeć, ile naszych darów od Boga leży pogrzebane pod stertą codzienności. Nie mamy czasu na dobro, nie mamy czasu na drugiego człowieka, pędzimy przed siebie na oślep. Zatrzymaj się. Jeszcze wszystko możemy zmienić, wierząc. Ten grób to tylko przedsionek miłości. Zmień perspektywę. Naszym celem niech będzie niebo. Wystaw twarz na słońce, wystaw serce na miłość. Już dziś. Już dziś. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją drogę krzyżową. Dziękujemy, bo przeszedłeś się dla nas i każdego dnia idziesz z nami. Pomagasz nosić nasze krzyże, ocierasz zmęczone twarze. Proszę, nie pozwól, by krzyż i trud codzienności przesłaniały nam światło zmartwychwstania. Od braku nadziei i wiary w zmartwychwstanie ocal nas, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.